Cześć, nazywam się Dominika, pracuję w jednym ze sklepów Polar Sport w Zakopanem. Dlatego też mam możliwość zasięgnięcia Waszych opinii na temat różnych produktów, a mianowicie tu chciałam poruszyć temat kurtki puchowej. Przede wszystkim mówicie, że albo macie w swojej garderobie kurtkę puchową i boicie się jej wyprać, lub nie kupujecie, nie decydujecie się na zakup, ponieważ boicie się problemu z praniem. Co jest nam niezbędne? Przede wszystkim pralka, płyn do prania puchu, piłki rozbijające puch oraz moim zdaniem niezbędna do tego jest suszarka wędnowa. Zawsze przed rozpoczęciem prania musimy przygotować naszą kurtkę w taki sposób, że jak mamy jakieś dziury, zaklejamy je specjalną taśmą do reparacji kurtek puchowych, rozpinamy wszystkie kieszenie, sprawdzamy, czy są puste. Następnie, jeśli mamy jakieś mocne zabrudzenia na mankietach bądź gdzieś w okolicy brody, można to po prostu ręcznie przeczyścić jeszcze przed włożeniem do pralki. Tak przygotowane kurtki możemy wrzucić do pralki. Najlepiej, jeśli pralka zostanie wcześniej przepłukana, ponieważ jak używamy płynów z lanoliną, mogą one rozpuszczać impregnację, która jest, dajmy na to, na puchu. Później wrzucamy płyn do prania puchu. Akurat w Grangersie producent podaje, że na jedną kurtkę puchową dajemy 50 ml produktu. Czyli w tym przypadku mamy 100 ml. Oraz nasze piłki. Ustawiony mamy program na delikatne pranie. Maksymalnie temperatura 30 stopni. Ilość płukań możemy sobie wybrać dowolnie. Ja tutaj daję najwyższą ilość, czyli 3 płukania. Wirowanie najniższe, jakie mamy tak naprawdę możliwość ustawić. No i tak naprawdę możemy włączyć pralkę. Mokre, ponieważ użyliśmy najniższych obrotów do wirowania. I teraz przykładamy je do suszarki. Będą musiały się dosyć długo suszyć, ponieważ no, jak widać, no, aż woda po prostu z nich ścieka. Drugim sposobem na wysuszenie tych kurtek możemy je po prostu zostawić na zwykłej suszarce, żeby ociekły z tej wody. A dopiero później wrzucaj do suszarki wędnowej. Nie zapomnijmy oczywiście o kulkach. Suszenie może trwać nawet do 3 godzin, ponieważ jak widzieliście, jest bardzo dużo wody w tych kurtkach. Więc ustawiamy sobie dowolny program, tylko żeby nie był za gorący. I włączamy suszenie. Kurtki, jak widać, wyglądają nawet lepiej niż przed praniem. Tak naprawdę największym wrogiem kurtek puchowych jest wirowanie na wysokich obrotach. Nawet jeśli nie mamy suszarki w domu, możemy udać się do pralni samoobsługowych, gdzie są takie urządzenia jak suszarki wędnowe. Życzę powodzenia!